Opozycja pomiędzy Słowem Bożym a światem była i będzie. Natomiast yy, mamy patrzeć, w jaki sposób przyjąć to Słowo, aby to Słowo dawało nam pewność drogi, po której idziemy, i aby to Słowo nas rozpromieniało i zapalało do tego, żeby po tej drodze iść. To takie zaproszenie, no i dzisiaj o bardzo trudnych słowach papieża Franciszka, o, o nas księżach. Ale najpierw idziemy do Jezusa. Panie, dziś wielu spośród nas w różnych miejscach będzie słyszało najróżniejsze kazania o świętych i błogosławionych. Będziemy słyszeli o ich życiu, o tym, jak przeżyli swoje życie. Pozwól nam czerpać z tych przykładów na tyle, na ile zbliżymy się do Ciebie. Pozwól nam zostawić to, co do Ciebie nas nie zbliży, bo przecież każdy święty był dla, dany przez Ciebie dla konkretnego czasu, konkretnej epoki, konkretnego miejsca. Zawierzamy Tobie wszystko, kiedy patrzymy na hostię, bo jesteś tamty żywy i prawdziwy Bóg. A w 166. punkcie katechizmu, codziennie czytanego przez nas, odkrywamy słowa. Wiara jest aktem osobowym, wolną odpowiedzią człowieka na inicjatywę Boga, który się objawia. Wiara nie jest jednak aktem wyizolowanym. Nikt nie może wierzyć sam, tak jak nikt nie może żyć sam. Nikt nie dał wiary samemu sobie, tak jak nikt. Nie dał sam sobie życia. Wierzący otrzymał wiarę od innych, dlatego powinien ją przekazywać innym. Naszą, nasza miłość do Jezusa i ludzi skłania nas do mówienia innym o naszej wierze. Każdy wierzący jest jakby ogniwem w wielkim łańcuchu wierzących. Nie mogę wierzyć, jeśli nie będzie mnie prowadziła wiara innych, a przez moją wiarę przyczyniam się do prowadzenia. Innych. Amen. Posłuchajmy słowa. Zobaczywszy zaś tłumy, wyszedł na górę i gdy usiadł, oni podeszli ku Niemu uczniowie Jego i otworzywszy usta Jego, nauczał ich mówiąc. Szczęśliwi biedni Duchem, bo ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi bolejący, bo oni będą pocieszeni. Szczęśliwi łagodni, bo oni odziedziczą ziemię. Szczęśliwi łaknący i pragnący sprawiedliwości, bo oni będą nasyceni. Szczęśliwi li litościwi, bo oni doznają litości. Szczęśliwi czyści sercem, bo oni Boga zobaczą. Szczęśliwi pokój czyniący, bo oni synami Boga zostaną nazwani. Szczęśliwi prześladowani, z powodu sprawiedliwości, bo ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi jesteście, kiedy lżyliby w Was i prześladowali i mówili wszystko złośliwe przeciw Wam, kłamiący z powodu mnie. Radujcie się i weselcie, bo zapłata Wasza wielka jest w Niebiosach. Tak bowiem prześladowali proroków przed Wami. Witajcie kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, przepiękna Ewangelia i pozwoliłem sobie przeczytać trochę dłuższy fragment, dlatego że to słowo, które nieustannie się pojawia i nieustannie makaroi, makaroi, ono występuje w różnych odsłonach: szczęśliwi, błogosławieni, i jest tutaj trochę odwrócona logika, no bo powiedzielibyśmy, no ale jak? Jak to jest możliwe, że biedni są szczęśliwi? Przecież to raczej jak ktoś jest biedny, to doświadcza nieszczęścia niż szczęścia. I Jezus mówi, że do tych biednych duchem należy królestwo niebieskie. Biedni duch ma bardzo wiele odniesień. Zupełnie szerzej możemy na to absolutnie spojrzeć niż tylko na kwestię. Materialną, ale nawet gdybyśmy materialnie na to spojrzeli, bycie ubogim duchem oznacza złożenie ufności w Bogu. Możemy szerzej o, o tym po, poczytać, chociażby w, u Benedykta XVI w książce Jezus z Nazaretu. Tam są roz. roz, roz Roztłumaczone, tak byśmy sobie powiedzieli, te wszystkie błogosławieństwa. Natomiast nie chodzi mi teraz o to, żeby je po kolei tłumaczyć, tylko żeby skupić się na tym właśnie szczęściu, które Jezus przywiązuje do przewartościowania pewnych spraw. Dlatego, że w wielu rzeczach w kontekście świata Ewangelia, żeby nie powiedzieć, że we wszystkich. Będzie nieustannie w opozycji. Dlaczego? Dlatego, że no świat co innego proponuje. Nawet ostatnio sytuacja, kiedy zmarła w ubiegłym tygodniu nasza siostra Gosia Głębiewska, jeździła do nas na kursy. Między innymi informowałem o tym na Facebooku. Byłam bardzo mocno za, zaangażowana w akademię. No, Przyznam się przed Wami, że jeśli chodzi o moją osobę, to bardzo mocno pomagała mi w, też przy stadionie. No, dusza człowiek, serce na dłoni. Pojechała do Kamerunu, już z tego Kamerunu nie wróciła żywa. Malaria, i, i to wszystko sprawiło, że można powiedzieć na misji oddała życie. <laughs> Przepraszam. No i oczywiście jeden z pierwszych jedna z pierwszych wiadomości, czy uważam, że powinniśmy się modlić o jej wskrzeszenie. Kobieta przeżyła pięknie życie, oddała życie w ostatnich ostatnich momentach na głoszeniu Ewangelii. Więc moje pierwsze myślenie no nie, ja nie chciałbym, żeby ktoś się modlił za mnie w sytuacji takiej, kiedy, kiedy mógłbym umrzeć na misjach, w takiej sytuacji jakich była Gosia. Pokazuję tutaj na bardzo, bardzo prostym przykładzie. Po ludzku chcielibyśmy, żeby ona jak najdłużej żyła, żeby miała jak najszczęśliwsze życie chociażby w tym ostatniej części swojego życia, którą obecnie przeżywała jako też osoba już dojrzała, ale po Bożemu, no gdzie będzie jej lepiej? Powiedzcie. Gdzie będzie bardziej szczęśliwa? Przecież tak naprawdę całe życie przygotowujemy się do tego, żeby w końcu przekroczyć tę granicę wieczności, żeby w końcu powiedzieć ojej, jesteś tak piękny, Panie. Ojej, nie byłem w stanie sobie tego wszystkiego wyobrazić. Ojej, to wszystko miało sens, co pokazywałeś na Ziemi. I dzisiaj nie będę się długo rozwlekał. Tylko bardzo mocny tekst w kontekście naszego popatrzenia na świętych, chcę zakończyć pewnym, pewnym stwierdzeniem papieża Franciszka: Do nas księży. Ale zanim to, pamiętajmy, że świętych możemy naśladować na tyle. Na no ile oni nas podprowadzają do Boga, bo nie wszystko, co mówili święci, na dzisiaj jest do naśladowania. I znowu, wiem, że się powtórzę, w wielu filmikach o tym mówiliśmy. Konkretni święci występowali w konkretnej epoce, w konkretnym czasie, w konkretnych sytuacjach. A często, kiedy muszę to wytłumaczyć, to na misjach czy mówię, Wyobraź sobie, że zrobilibyśmy to, co zrobił święty Franciszek. Otworzył pismo święte, prawda, zostaw wszystko. No to zostawił wszystko z ubraniem i, i odejść i, i, i chodź za mną, tak. No, Franciszek to odebrał do siebie. Były to słowa, które były dla niego w tym kontekście kulturowym, były odczytane. Jako realizacja radykalnego pójścia za Chrystusem, ale ktokolwiek dzisiaj by spróbował w ten sam sposób naśladować Franciszka z Asyżu, prawdopodobnie by został zgarnięty przez ludzi gdzieś na mieście za nie tylko zakłócanie porządku, ale, ale w ogóle za nieobliczalność tego, co robi. Więc W tym kluczu patrzmy na świętych, dziękując oczywiście za nich. W ostatnim pontyfikacie. Około tysiąca świętych dołączyło do, do grona zbawionych. Natomiast y, mówiąc o tym artykule, y, wiem, że on jest dość mocnym artykułem. <laughs> Mam nadzieję, że, <laughs> że dacie radę ze mną y, przez to, co chcę teraz zacytować: y, przebrnąć Franciszek o zachowaniu niektórych księży. Dość, to jest naprawdę skandal. Gdy kapłani przesadzają w posłudze i źle traktują lud Boże, oszpecają oblicze Kościoła, niszczą je zachowaniami w duchu macho i dyktatorskimi, oświadczył w środę papież Franciszek. Zabierając głos podczas trwającego w Watykanie Synodu Biskupów, to bolesne, mówił papież, że w niektórych biurach parafialnych znajdują się. Cenniki usług sakramentalnych niczym w supermarkecie. Albo Kościół jest wiernym ludem Bożym w drodze świętym i grzesznym, albo staje się firmą do spraw różnych usług. A kiedy duszpasterze wybierają tę drugą drogę, Kościół staje się supermarketem zbawienia. A z Księża zwykłymi pracownikami międzynarodowego koncernu ostrzegał Franciszek w przemówieniu. Po hiszpańsku, przytoczonym przez Watykan. Według papieża to jest wielka porażka, do której prowadzi klerykalizm. <laughs> Przepraszam. Następnie Franciszek dodał: To jest bardzo smutne i skandaliczne. Wystarczy pójść do kościelnych zakładów krawieckich w Rzymie, gdzie można zobaczyć młodych księży przymierzających sutanny i kapelusze, alby i koronkowe szaty. Dosyć, oświadczył, to jest naprawdę skandal. Klerykalizm jest biczem, plagą, jest formą świętowania, światowości, która kala i niszczy oblicze Kościoła, stwierdził papież. A lud Boży, mówił, święty, wierny lud Boży, idzie naprzód z cierpliwością i pokorą, znosząc pogardę i złe traktowanie, marginalizację z instytucją, Instytucjonalizowanego klerykalizmu. Aż nie mogę wymówić tego słowa. Tak, tak, niestety mam z niektórymi słowami, wydaje mi się, że to pod chorobie. Franciszek przypomniał z jaką naturalnością mówimy o książętach kościoła lub o awansach biskupów na drodze kariery. To okropność świata, światowość która znęca się nad świętym i wiernym ludem Bożym. Trudny ale ważny tekst. A dzisiaj z racji tego, że będę sprawował kolejną mszę świętą w waszych intencjach, zapraszam, by te intencje kto tylko ma wpisać w komentarze, będę je składał na ołtarzu na koniec Środowego dnia. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogąc. Ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy. A te intencje są bezcennika. Do zobaczenia jutro.